Dzień dobry. Witamy się z Wami ze Słowenii, w której spędzimy najbliższy tydzień. I będzie to tydzień bardzo aktywny, ponieważ będzie skoncentrowany przede wszystkim na aktywnej turystyce. Powoli kończymy nasz bardzo aktywny pobyt w Słowenii, ale oczywiście Słowenii nie mówimy żegnaj, tylko mówimy jej do zobaczenia, bo na 1000000% będziemy tu jeszcze wracać. Może nie w tym roku, ale w następnym i w następnych na pewno już tak. Bez wątpienia ten tygodniowy, nieco ponad tygodniowy pobyt był przepełniony masą różnych aktywności i tych nam znanych, i tych troszkę mniej znanych, które mogliśmy dopiero poznać, więc była jazda na rowerze. Ja biegałam, Marek jeździł trochę bardziej ekstremalnie na rowerze, był wspólny rafting, Marek był na kanioningu, ja mogłam polecieć w tandemie w ramach paraglidingu. Chodziliśmy po górach, no generalnie dużo się działo. To wszystko będziemy Wam pokazywać w najbliższym czasie. Będziemy Was inspirować do tego, żeby Słowenię odwiedzić, żeby aktywnie w niej spędzać czas i żeby nie traktować jej jedynie jako punktu przelotowego do Chorwacji. Zostańcie w Słowenii na kilka dni, nawet jeśli jedziecie do Chorwacji, bo Słowenia Was zaskoczy swym pięknem, swoją nietuzinkowością oraz niesamowitą różnorodnością, bowiem wystarczy przejechać czasem tylko 50, 20, nawet 30 km, by znaleźć się w zupełnie innym miejscu, zupełnie innych krajobrazach, które zaskoczą Was swym pięknem. Więc cóż innego mi pozostaje powiedzieć? Zapraszamy Was do Słowenii, warto tutaj spędzić Wasz urlop.